Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie na kolejnym odcinku spotkań z książką w lesie. Zdecydowaliście, że na jakiś czas to będzie dobry pomysł, żebyśmy się w taki sposób spotykali. Niektórym nawet się ten format spodobał bardziej niż czytelniczy czwartek, dlatego dzisiaj w ramach czytelniczego czwartku właśnie takie spotkanie. Jak widzicie, trochę jesteśmy w innym miejscu. Tak wam chciałam na początek dnia pokazać trochę takiego pięknego widoku. I za momencik, jak się już więcej osób zbierze, będziemy się przenosić ukochanej literatury. Witam was serdecznie, dziękuję za te fioletowe serduszka. To jest po prostu zawsze dla mnie znak, że ktoś mnie dobrze zna. Dzisiaj, kochani, niektórzy są w drodze, tak. Dzisiaj, kochani, spotkamy się z moją ukochaną pisarką, Olgą Tokarczuk, która w jednym ze swoich przemówień powiedziała, że literatura jest jedną z dziedzin, która przykuwa nas do życia, ponieważ ona łapie takie konkretne elementy i w aspekcie psychologicznym możemy takie konkrety badać. Z ostatniego spotkania z książką w lesie wiecie, że ja właśnie takie codzienne aspekty bardzo lubię. I dzisiaj przeniesiemy się, pozwólcie, że ja sobie tutaj usiądę teraz. O, ale widok będziemy mieli nadal piękny. Góry trochę mniej widać niż ostatnio. Ale będzie dobrze chyba. O, chyba tak będzie lepiej. I dzisiaj, tak jak już wam powiedziałam, bieguni. Najpierw przeczytam wam to, co jest w ogóle o biegunach napisane na okładce książki, ponieważ trochę nas przybliża, dlaczego w ogóle taki tytuł. Bieguni to odłam prawosławnych starowierców. Odrzucali hierarchię kościelną, wierzyli, że świat jest przesiąknięty złem. Uważali, że zło ma największą moc, gdy człowiek stanie w miejscu. Jedynym sposobem ratunku przed złem jest podróż, ruch. Kim są współcześni bieguni, jak wielu jest ich wśród nas? Mam nadzieję, że wśród nas takich, którzy wierzą, że świat jest cały przesiąknięty tylko złem, jest niewielu albo w ogóle, ale właśnie ten ruch i to, aby być wiecznie w drodze, jakkolwiek by ją rozumieć, przyjmijmy, że po prostu chociażby w procesie to jest jeden z ważnych aspektów zmiany i tego, żeby dążyć do jakiegoś lepszego miejsca. Dlaczego w ogóle taką formę dziwną może się wydawać Olga Tokarczuk przyjęła w biegunach? Dlatego, że sama mówi o tym, że wierzy w konstelacyjną formę świata, w przenikanie, w takie różne powiązania. I ona w tej książce właśnie to doskonale pokazuje. Ci, którzy już się zanurzyli w tę pozycję, wiedzą doskonale, że czyta się ją inaczej niż inne książki. Bardzo zbliżona jest do mityzacji rzeczywistości u Schulza i w cudowny sposób łączy różne elementy świata i życia, które nas otaczają i tworzą całość. I powiem wam, że kiedy pierwszy raz tę książkę czytałam, to przyszła, a to było no, na studiach, kiedy szukałam materiału do pracy magisterskiej, to wtedy pierwszy raz pomyślałam sobie o tym, że byłoby cudownie, gdyby w szkole nie było podziału na przedmioty, tylko żebyśmy właśnie się uczyli w taki sposób bardzo holistyczny. Na szczęście już teraz jest coraz więcej takich pomysłów, ruchów, alternatyw i no i zobaczcie, znowu to wyrasta z literatury. Tutaj można powiedzieć, że jest zawsze taki początek wszystkiego, początek życia. Zatem przejdziemy już teraz do konkretnego fragmentu. Wybrałam go z wielu powodów, dlatego też, że zaczyna się od wspomnienia bycia
sprzątaczką w pewnym hotelu. I to jest piękne nawiązanie do jednego z pierwszych opowiadań Tokarczuk, które sobie zostawimy na kolejne spotkanie, jeżeli będziecie na nie chętni. Natomiast teraz już po prostu koniec mojego gadania, tylko się przenosimy do świata piękna. Byłam kelnerką, pokojówką w ekskluzywnym hotelu i nianią. Sprzedawałam książki, sprzedawałam bilety. W pewnym małym teatrze przez jeden sezon zatrudniłam się jako garderobiana i w ten sposób przetrwałam długą zimę wśród pluszowych kulis, ciężkich kostiumów, atłasowych peleryn i peruk. Gdy skończyłam studia, pracowałam też jako pedagog, konsultant odwykowy, a także ostatnio w bibliotece. Kiedy tylko udało mi się zarobić jakieś pieniądze, ruszałam w drogę. Studiowałam psychologię w dużym, ponurym, komunistycznym mieście. Mój wydział mieścił się w budynku, który w czasie wojny był siedzibą oddziału SS. Tę część miasta zbudowano na ruinach getta. Łatwo można było to dostrzec, gdy się patrzyło uważnie. Cała dzielnica stała jakiś metr wyżej niż reszta miasta. Metr gruzów. Nigdy nie czułam się tam dobrze. Między nowymi blokami i mizernymi skwerami zawsze wiał wiatr, a mroźne powietrze wydawało się szczególnie dotkliwe, szczypało w twarz. W gruncie rzeczy nadal, mimo zabudowy, było to miejsce należące do umarłych. Budynek Instytutu śni mi się do dzisiaj. Jego szeroki, jakby wykute w kamieniu korytarze, wślizgane czyimiś stopami, wytarte krawędzie schodów, wypolerowane dłońmi poręcze, ślady odciśnięte w przestrzeni, może dlatego nawiedzały nas duchy. Gdy puszczaliśmy szczury w labirynt, zawsze był jeden, którego zachowanie przeczyło teorii i który za nic miał nasze bystre hipotezy. Stawał na dwóch łapkach, wcale nie zainteresowany nagrodą na końcu eksperymentalnej trasy. Niechętny przywilejom odruchu Pawłowa, omiatał nas wzrokiem, a potem zawracał. Albo bez pośpiechu oddawał się badaniu labiryntu. Szukał czegoś w bocznych korytarzach. Próbował zwrócić na siebie uwagę. Piszczał zdezorientowany. A wtedy dziewczyny wbrew regułom wyciągały go z labiryntu i brały na ręce. Mięśnie martwej, rozciągniętej żaby zginały się i prostowały pod dyktando elektrycznych impulsów, lecz w taki sposób, który nie został jeszcze opisany w naszych podręcznikach. Dawały nam znaki, a kończyny wykonywały oczywiste gesty groźby i szyderstwa, czym przeczyły uświęcone wierze w mechaniczną niewinność odruchów fizjologicznych. Uczono nas tutaj, że świat da się opisać, a nawet wyjaśnić za pomocą prostych odpowiedzi na inteligentne pytania. Że w swej istocie jest bezwładny i martwy, że rządzą nim dość proste prawa, które należy wyjaśnić i podać, najlepiej wykorzystując diagram. Domagano się od nas eksperymentu, formułowania hipotez, weryfikowania, wprowadzano nas w tajemnice statystyki, wierząc, że za jej pomocą można doskonale opisać wszelkie prawidłowości świata, że 90% jest bardziej znaczące niż 5%. Czy wam to nie przypomina statystyk? Na przykład EWD. Lecz dziś wiem jedno. Ten, kto szuka porządku, niech unika psychologii. Niechże się zdecyduje raczej na fizjologię czy teologię. Będzie miał przynajmniej solidne oparcie albo w materii, albo w duchu. Nie poślizgnie się na psychice. Psychika to bardzo niepewny obiekt badań. Mieli rację ci, którzy mówili, że tego kierunku nie wybiera się z powodu przyszłej pracy, ciekawości czy powołania do innych, lecz z innej, bardzo prostej przyczyny. Podejrzewam, że wszyscy mieliśmy jakiś głęboko ukryty defekt. Choć zapewne sprawialiśmy wrażenie inteligentnych, zdrowych, młodych ludzi, defekt był zamaskowany, sprawnie zakamuflowany na egzaminach wstępnych. Kłębek emocji, ciasno splątany, sfilcowany jak te dziwne guzy, które znajduje się czasem w ludzkim ciele i które można zobaczyć w każdym szanującym się muzeum, anatomatopatologii. Ale i może nasi egzaminatorzy byli ludźmi tego samego rodzaju i w rzeczywistości wiedzieli, co robią? Bylibyśmy zatem ich dziedzicami. Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki, zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie, pękłyby nam serca. Dziękuję za to serce. Teraz akurat zobaczyłam.
Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, starcz i zbroi. Jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszcz i fortyfikacji, państwami bankrutów. Wszystkie testy, wywiady i badania przeprowadzaliśmy wzajemnie na sobie i po trzecim roku studiów potrafiłam już nazwać, co mi dolega. Było to jak odkrycie własnego tajemnego imienia, którym wzywa się do inicjacji. Nie zabawiłam długo w wyuczonym zawodzie. W czasie jednego z wknęłam bez pieniędzy w wielkim mieście i pracowałam jako pokojówka. Zaczęłam pisać książkę. Była to opowieść do podróży, do czytania w pociągu. Taka jakby ją pisałam dla samej siebie. Książka tartinka, do połknięcia od razu, bez gryzienia. Potrafiłam się odpowiednio skupić i skoncentrować. Stawałam się na jakiś czas monstrualnym uchem od słuchania szmerów, ech i szelestów, dalekich głosów dochodzących zza jakiejś ściany. Tutaj na momencik przerwę i powiem wam, że ten fragment też wybrałam dlatego, pomimo wielu, wielu, wielu innych aspektów, które tutaj po prostu warto czytać wielokrotnie, jak no, każdą stronę Tokarczuk w zasadzie, którą napisała. Dlatego też, że właśnie na ostatnich zajęciach na Fit Polskim i dzisiaj też cieszę się na spotkanie z moją grupą starszych dziewczyn, mówiłyśmy bardzo tak warsztatowo, roboczo na temat tego, jak się przygotować, jak zbierać materiał do pisania opowiadania. I powiem wam, że w tym bardzo, bardzo mi pomogła Tokarczuk. W zasadzie ona mi już podała taki pomysł, podpatrując jakby jej warsztat pracy, jej warsztat, którym się z nami dzieli w swoich powieściach. W taki sposób pisałam swoją pracę magisterską i powiem wam, że to łatwo można było też właśnie przełożyć na pisanie choćby opowiadania, eseju czy felietonu. I mówiłyśmy z moimi uczennicami o tym, że właśnie bardzo, bardzo ogranicza nas w pisaniu opowiadania twórczego trzymanie się formy, tego, żeby właśnie zadbać o to, żeby była wybrać najpierw, czy to będzie narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa, jakie to będzie miejsce, jaki bohater, żeby go od początku przedstawić. I po prostu te schematy i formy, których my uczymy w szkole, one, no zgadza się, często są pomocą na początku, ale później one wprowadzają takie ograniczenie, że trudno jest się z tego schematu wyrwać. I zaczęłyśmy taką pracę od takiej narracji, jakby budowania czułego narratora, o którym mówi właśnie Tokarczuk. Czułego narratora i zatytułowałyśmy sobie tę pracę, nie jako opowiadanie, ale tę pracę na poziomie zbierania warsztatu, jako zmysłowe opowiadanie. To znaczy, zbierałyśmy sobie słowa i takie haki, na których się będziemy opierać, analizując rzeczywistość, wsłuchując się w nią wszystkimi zmysłami, że właśnie w ten sposób będziemy budować kolejne akapity. Jakieś od tego, co słyszymy, jakieś od tego, co czujemy, co widzimy. Przyjęłyśmy sobie też taką formę, jak w eseju, na zatrzymanie się na jednej rzeczy, na opisywanie jej dokładnie. I na tym, żeby na przykład skupić swoją uwagę na takich drobnych elementach jak kolor, chociażby na przykład kolor ubioru danego bohatera, który się pojawia w naszym opowiadaniu, i przepuścili go przez filtr na przykład psychologii kolorów i zastanowili się, dlaczego on się tak ubrał, i w ten sposób prowadzili narrację, dlaczego on się tak ubrał, być może dlatego, że spotka się z kimś, na kim chce wywrzeć taki, a taki wpływ, albo takie wrażenie. I w ten sposób już możemy się przenieść do tego, aby na przykład wprowadzić retrospekcję. I po prostu tak rozłożyłyśmy na części pierwsze to tworzenie tekstu. I dzięki temu dziewczyny tak się zapaliły do pisania, że no, stwierdziły, że dla nich taka perspektywa jest ciekawa i już budują w swojej głowie różne historie i same są ciekawe, do czego ich to doprowadzi. Także no, myślę, że tutaj
Tokarczuk można też tak bardzo warsztatowo trochę potraktować i po prostu uczyć się od najlepszych tego, w jaki sposób taki tekst budować. Lecz nigdy nie stałam się prawdziwą pisarką, czy lepiej powiedzieć pisarzem, bo w tym rodzaju słowo to brzmi poważniej. Mnie życie zawsze się wymykało. Natrafiałam tylko na jego ślady, jakieś marne wylinki. Gdy namierzałam jego pozycję, ono było już gdzie indziej. Znajdowałam tylko znaki, jak te napisy na korze parkowych drzew. Tu byłem. W moim pisaniu życie zamieniało się w niekompletne historie. Oniryczne opowiastki, niejasne wątki ukazywały się z daleka, w niezwykłych poprzesuwanych perspektywach, albo w poprzecznych przekrojach i trudno byłoby wysnuć jakieś wnioski co do całości. Każdy, kto kiedykolwiek próbował pisać powieści, wie, jakie to ciężkie zajęcie. To niewątpliwie jeden z najgorszych sposobów samozatrudnienia. Trzeba cały czas pozostawać w sobie, w jednoosobowej celi, w całkowitej samotności. To kontrolowana psychoza, paranoja z obsesją zaprzęgnięte do pracy, dlatego pozbawione piór, tiurniur i weneckich masek, z których je znamy, a przebrane raczej w rzeźnicze fartuchy i gumiaki z nożem do patroszenia w ręku. Przepiękny opis procesu pisania, taki odzierający z takiej łudy romantyzmu i napływającego geniuszu nagle w jakichś po prostu romantycznych warunkach, takich jak na przykład my sobie teraz tutaj jesteśmy. Po prostu ciężka praca warsztatowa nad słowem, nad zamknięciem myśli w słowa, nad dobieraniem słów. I tutaj zdradzę Wam też takie narzędzie, z którego jestem bardzo, bardzo, bardzo dumna. Proste, banalne, ale powiem Wam niezwykle inspirujące, z którym ja cały czas pracuję, a zaczęłam taką pracę od liceum, taką sobie wymyśliłam dla siebie. Mianowicie, kiedy czytam książki, to poza tym, że mam osobny notes do zapisywania takich aforyzmów, jakichś złotych myśli, takich, wiecie, jak to nazwałam w jednym z postów, księgi wzmocnień, z którą mam zamiar zrobić coś dalej, także możecie być tutaj czujni, to stworzyłam sobie tak zwany zwrotownik. Zwrotownik, czyli takie piękne zbitki słów, które uczą mnie tego, żeby nie iść w schematy językowe, w takie kalki, tylko takie, które je rozbijają. No oczywiście tutaj prym wiodą wszyscy poeci lingwistyczni czy pisarze lingwistyczni, ale nie tylko. Tutaj Tokarczuk, Schulz to niesamowity materiał do tego, żeby się właśnie uczyć od nich tworzenia takich zbitek językowych, które, jak to powiedział Konwicki w kalendarzu i klepsydrze, budzą współczesnego czytelnika, który jest bardzo wybredny i który zasypia przy czytaniu, bo wie, co będzie dalej, a on po prostu rozbija te formy. I mam wrażenie, że Tokarczuk też to robi. I właśnie taki też zwrotownik założyłyśmy sobie z moimi uczennicami i taki mamy plan, żebyśmy go razem uzupełniały. Mamy właśnie na grupie na naszej zamkniętej na Facebooku i po prostu każda z nas, która sobie czyta coś codziennie i znajdzie taki po prostu zwrot, który można byłoby wykorzystać albo który inspiruje do tego, żeby tworzyć takie niezwykłe połączenia wyrazowe, i uczy takiego właśnie bardziej literackiego tworzenia tekstu, to zapisujemy sobie i w ten sposób się też uczymy. I to pokazuje też, jaka to jest po prostu praca u podstaw, ta nauka pisania. To nie jest takie hop-siup sobie tylko wsadzenie słów do formy, ponieważ najważniejsze są, wiadomo, te luki, które zostawiamy czytelnikowi. A żeby zostawić luki, to trzeba być mistrzem, takim właśnie jak Tokarczuk. Więc skończyliśmy na tym nożu i patroszeniu. Widzi się z tej pisarskiej piwnicy zaledwie nogi przechodniów, słyszy się stuk obcasów. Czasami ktoś przystanie, żeby schylić się i rzucić do wnętrza okiem. Można wtedy ujrzeć ludzką twarz i zamienić nawet kilka słów. W istocie jednak umysł zajęty jest swoją grą, którą toczy się sam przed sobą w naszkicowanym pośpiesznie panoptikum, rozstawiając figurki na prowizorycznej scenie. Autor i bohater, narratorka i czytelniczka, ten, który opisuje i ta opisana. Stopy, buty, obcasy i twarze prędzej czy później staną się częścią tej gry. Nie żałuję,
że upodobałam sobie to szczególne zajęcie. Nie nadawałabym się na psychologa, nie umiałabym wyjaśnić wywoływanych z ciemni umysłów zdjęć rodzinnych. Zwierzenia innych te często mnie nudziły, co przyznaję ze smutkiem. Mówiąc szczerze, często bywało, że wolałabym odwrócić nasze relacje i zacząć opowiadać im o sobie. Musiałam pilnować, żeby nie złapać nagle pacjentki za rękaw i nie przerwać jej w pół słowa. Co też pani mówi? A ja to zupełnie inaczej. A mnie co się śniło? Proszę posłuchać. Albo co pan wie o bezsenności? To ma być atak paniki? Niechże pan nie żartuje. Ten, który ja miałam ostatnio, to dopiero było. No nie, nie umiałabym słuchać. Nie przestrzegałam granic, popadałam w przeniesienia, nie wierzyłam w statystykę i weryfikowanie teorii. Postulat. Jedna osobowość, jeden człowiek wydawał mi się zawsze zbyt minimalistyczny. Miałam skłonność do zamazywania oczywistości, podawania w wątpliwość niezbitych argumentów. To był nawyk, perwersyjna joga mózgu, subtelna przyjemność doznawania wewnętrznego ruchu, podejrzliwe oglądanie każdego sądu, smakowanie go pod językiem i w końcu spodziewane odkrycie, że żaden nie jest prawdziwy, tylko fałszywy, a jego marka sfabrykowana. Nie chciałam mieć stałych poglądów, byłyby niepotrzebnym bagażem. W dyskusjach stawałam raz po jednej, raz po drugiej stronie i wiem, że nie lubili mnie za to moi rozmówcy. Byłam świadkiem dziwnego zjawiska, które zachodziło w mojej głowie. Im więcej znajdowałam argumentów za, tym więcej przychodziło mi do głowy tych przeciw, a im bardziej przywiązywałam się do tych pierwszych, tym bardziej ponętne stawały się te drugie. Jakże miałabym badać innych, skoro samej trudno mi było rozwiązać każdy test? Kwestionariusz osobowości, ankieta, kolumny pytań i wyskalowane odpowiedzi wydawały mi się za trudne. Szybko zauważyłam to swoje upośledzenie, dlatego na studiach, gdy badaliśmy się nawzajem w ramach praktyki, dawałam odpowiedzi przypadkowe, na chybił trafił. Robiliście tak też kiedyś? Wychodziły potem z tego dziwne profile. Krzywe, wiedzione na osie współrzędnych. Wierzysz, że najlepszą decyzją jest ta, którą najłatwiej zmienić? Czy wierzę? Jaką decyzję? Zmienić? Kiedy? Jak najłatwiej? Czy wchodząc do pokoju zajmujesz raczej miejsce centralne czy peryferyjne? Do jakiego pokoju i kiedy? I czy pokój jest pusty? Czy pod jego ścianami stoją czerwone, pluszowe kanapy? A okna? Jaki jest za nimi widok? Pytanie o książkę. Czy wolę ją czytać, zamiast iść na przyjęcie? Czy też jest to zależne od tego, jaka to książka i jakie przyjęcie? Cóż to za metodologia? Milcząco zakłada się, że człowiek nie zna siebie, lecz gdyby mu podsunąć odpowiednie sprytne pytania, sam się ów człowiek zlustruje. Sam zada sobie pytanie i sam na nie odpowie. Niebacznie zdradzi przed sobą tajemnicę, o której nic nie wie. I drugie założenie, śmiertelnie niebezpieczne, że jesteśmy stali, a nasze reakcje są przewidywalne. Wydaje się, że tylko literacki opis, fragment, a tak naprawdę samo życie. Samo życie, po prostu prawidła do przełożenia właśnie chociażby na rzeczywistość szkolną, na to, że chcemy tych naszych uczniów zamknąć w schematy, sami siebie, po to, żeby było łatwiej, a przez to jest trudniej, mniej prawdziwie. Bardzo wiele tutaj, myślę, takich różnych refleksji może się narodzić, właśnie takich, które mogą zmienić tę naszą codzienność. Nie mówię od razu system oświaty, już nie mam takiego hura w sobie na to, że system się zmieni. Raczej już upewniam się w tym, że po prostu, jak to mówi Agnieszka Barsz, za co jestem jej bardzo wdzięczna, nauczyciel jest systemem swojego, systemem oświatowym swojego ucznia i to jest, i tego się po prostu trzymajmy. I tego, że my jesteśmy ciągle zmienną, ciągle się zmieniamy, jesteśmy biegunami, którzy są w procesie i to jest piękne. Myślę, że też macie takie myśli, że sami po sobie wiecie, jak bardzo się zmienia nasze postrzeganie chociażby właśnie procesu uczenia się i tego, w jaki sposób przeprowadzać przez niego uczniów.
już wiele razy też wam mówiłam o tym, że gdybym miała jeszcze raz zacząć swoją podróż w szkole, oczywiście, żebym ją podjęła, chyba jeszcze z większym entuzjazmem, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, żeby być jeszcze większym, ale już zrobiłabym to inaczej. Już wiem, że wiele rzeczy poprowadziłabym w inny sposób. I to jest właśnie cudowne, że możemy się zmieniać. Szkoda tylko, że ten nasz system i nasza szkoła jest taka oporna na to. Dajcie znać, proszę, o to, jakie wasze refleksje na temat tego fragmentu, no może właśnie Tokarczuk, w czym wam pomaga, jakie są wasze ulubione jej książki. A ja, słuchajcie, teraz normalnie zaszaleję i przeczytam wasze komentarze. Chociaż nie wiem, chyba nie zaszaleję, bo ja nie wiem, czy ja to jestem tutaj w stanie przesunąć. O, tutaj Kasia Dobrowolska napisała, że znowu bonusowe wydanie, tak. Bonusowe wydanie Czytelniczych Czwartków, jest Julia Lia. Nie jestem w stanie, powiem wam, tego zrobić. Boję się, że coś zepsuję, więc po prostu przeczytam sobie te wasze komentarze, za które serdecznie wam dziękuję wtedy, kiedy zapiszę ten live. Dziękuję wam za to, że byliście. Te nasze live, spotkania z książką w lesie. Mój mąż obiecał, że zapiszę na YouTubie. Teraz pewnie słyszy, że, że tutaj mówię o tym. Powiem wam, że nawet poszalał z nazwą i zauważył, czego ja nie zauważyłam, że z książką w lesie możemy zapisać ksy z wielkich liter i w tym momencie mamy tutaj no taki po prostu anagram trochę, że spotkanie ze mną z książką w lesie. Bardzo mi się ten pomysł spodobał. Ciekawa jestem, czy ktoś tutaj z was może był po raz pierwszy i nie widział naszego ostatniego spotkania. Jeżeli tak, to dajcie znać, czy wolicie taką formę, czy Czytelnicze Czwartki. Ja myślę, że teraz, kiedy jest tak pięknie i pogoda nam dopisuje, może zrobimy sobie tak naprzemiennie, co by na to, żeby raz właśnie był Czytelniczy Czwartek, a raz takie spotkanie z książką w lesie, w którym jest więcej czytania niż mojego gadania i chyba to jest w tym najcenniejsze. Muszę się chyba jednak jeszcze bardziej opanować w tym, żeby mniej dopowiadać swojego, bo później to jest takie przegadane i robi się trochę miałkie, a miało być właśnie po to, aby tej miałkości nie było. Pokażę wam jeszcze na koniec, może są osoby, które doszły teraz. Jak tutaj mamy ładnie. Z życzeniami cudownego dnia dla was. O, ja wam pokażę, jak tutaj słońce wypuściło promienie. Pięknie po prostu to widać, ale to chyba tak, nie wiem, czy to złapie telefon, czy nie. Takie promienie słońca po prostu przecudne. Tak, piękne mamy to Bielsko. Także gdyby ktoś chciał przyjechać na Fide do Campa, który będzie właśnie w Bielsku, wierzymy w to, w listopadzie, no to właśnie wtedy sobie można zobaczyć te miejsca, z których nagrywam z książką w lesie. Do zobaczenia, kochani, następnym razem. Życzę wam pięknego dnia i dajcie znać, jak bieguni wam się podobają i czy czytaliście tę książkę i czy może jesteście zachęceni do tego, żeby się z nią spotkać, już by ze mnie. Do zobaczenia.